W ramach letnich przygotowań do rozgrywek ligowych w sezonie 2016 na 2017 drużyny Piasta Nowej Rudy i Nysy Kłodzko rozegrały ze sobą mecz kontrolny. Piast Nowa Ruda nowy sezon w czwartej lidze rozpocznie pod wodzą nowego trenera, którym został Tomasz Poros. Zastąpił on na tym stanowisku Krzysztofa Konowalczyka. Spotkaliśmy się z zarządem Piasta. Każdy przedstawił swoją koncepcję jakby funkcjonowania pierwszego zespołu. Wiele elementów było spójnych, także dość szybko doszliśmy do porozumienia. I tyle. A jakie zadania przedstawił przed szkoleniowcem zarząd klubu? Chcielibyśmy zrobić kolejny krok do przodu. To znaczy chcielibyśmy, żeby ta drużyna 2-3 miejsca poszła w górę tabeli. Natomiast też nie jest taką ideą, żeby tutaj jakieś armie zasiężne robić, tylko wzmacniać ten zespół z głową, czyli 2-3 zawodników. No, stało się taka sytuacja, że odeszło od nas 5 zawodników. No i jakby tutaj jakby musimy trochę zrewidować te swoje pierwotne plany. Natomiast są one dalej niezmienne. Nowy trener, urodzony w 1975 roku, pochodzi z Wałbrzycha. Pracował w takich klubach jak Zagłębie Wałbrzych, MKS Czawno-Zdrój, Szczyt Boguszów-Gorce, Wiktoria Wałbrzych oraz drugoligowym Górniku Wałbrzych jako asystent trenera Jerzego Caryka. W zakończonych rozgrywkach był zatrudniony jako analityk w klubach pierwszej ligi. Pracujemy cały czas na treningach, co można zaobserwować. Trening jest otwarty, wszyscy to widzą. Natomiast teraz pytanie, czy uda nam się znaleźć na te pozycje, które są dla nas bardzo kluczowe, zawodników, i czy będziemy mogli tą swoją wizję grać, czy też będziemy musieli ją przedstawić na coś zupełnie innego. MKS Nysa Kłodzko wcześniej, bo w środku tygodnia, już rozegrał jeden mecz sparingowy z Lechią Dzierżoniów. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 3-3. Jak pan ocenia pierwsze spotkanie w Dzierżoniowie? Pozytywnie, aczkolwiek kadra jeszcze nie jest do końca ustalona przez nas. Toczymy rozmowy z kilkoma zawodnikami. Także mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wszystko się już wyjaśni. Dzisiaj przed nami kolejny mecz kontrolny. Także będziemy realizować założenia takie, jakie sobie założyliśmy. I jesteśmy dopiero na początku okresu przygotowawczego, także ciężko na razie cokolwiek powiedzieć. Mam nadzieję, że to wszystko wyklaruje i już ruszymy z przygotowaniami pełną parą. W spotkaniu sparingowym rozegranym na boisku Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu w kłodzkiej drużynie zobaczyliśmy kilku byłych, ale dobrze znanych zawodników. Zagrali Michał Wojtal, Krzysztof Konowalczyk, Kamil Kowalski czy Konrad Kulak. Pierwsza trójka w poprzednim sezonie reprezentowała barwy właśnie Piasta Nowej Rudy. Szkoda, że tak się stało. Byli to wartościowi zawodnicy, którymi tam liczyłem, że nam pomogą w tej walce, w tej czwartej lidze. Natomiast klub jasno zadeklarował, że nie ma pieniążków, żadnych pieniążków. Po prostu tak, że się jest. Są pieniążki tylko za wygrany mecz. Ci zawodnicy nie podjęli tego ryzyka. I to tyle. Na przerwę Nysa schodziła prowadząc tylko 1-0, gdyż podopieczni Kamila Krzywdy razili nieskutecznością. Jedynego gola w 10 minucie meczu strzelił Łukasz Tracz. To jest tylko sparing, nie przejmuję się tam bramkami. Ważne, że stwarzam sobie sytuację. Z bramek będę rozliczany w sezonie. A jak się gra? To jest trudna drużyna, bo wiem, że gracie z Piastem i zawsze gra z Piastem nie jest taka łatwa. Zresztą ty sam grałeś w Piaście. Tak, miałem przygody w Piaście. Drużyna jest bardzo dobra, mają dobrych technicznie zawodników. Też starają się grać dużo piłką. Grają wyższe lidze, nie? Są ograni, więc nie jest to łatwy mecz, ale mówię, bardzo dobry sprawdzian przed ligą. Uważamy, mamy boki lepsze, gramy bokami w piłkę i no i jest 1-0 dla nas, tak? Dzisiaj grasz w tym spotkaniu, wspomniałeś o kontuzji. Tak, to jest pierwszy mój występ po półrocznej kontuzji kolana. Cieszy samo pojawienie już się na boisku, przynajmniej na kilka minut. Mam nadzieję, że z meczu na mecz, z treningu na trening będzie coraz lepiej. A jak wam się gra jako drużyna z tym rywalem, z Nysą Kłodzko? To jest wymagający rywal dla was? Nysa Kłodzko, czy to jest mecz derbowy, czy to jest mecz ligowy, czy sparring, no... Zawsze były to ciężkie mecze, do których trzeba się solidnie przyłożyć. Tak jak teraz widać na załączonym obrazku z tyłu, no w Nysie grają zawodnicy, którzy występowali jeszcze w tamtym sezonie w naszym składzie, więc to byli podstawowi zawodnicy, no i jest ciężko, tak? Jest ciężko, ale to my gramy ligę wyżej, więc to nas powinni się bać, a nie my ich. Początek drugiej połowy należał do gospodarzy. Do remisu po bezpośrednim uderzeniu z rzutu wolnego doprowadził Krzysztof Mika. A po chwili, po trafieniu Jakuba Skowronka, Piast był na prowadzeniu. W dalszej części meczu kłodczanie strzelili 3 bramki. 2 trafienia były autorstwa Nigeryjczyka Sulego Aili, a kolejnego gola dołożył Łukasz Tracz.
Po stronie Piasta Nowej Rudy trzecią bramkę dołożył jeszcze Jakub Skowronek. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną MKS Nysy Kłodzko nad Piastem Nową Rudą 4-3. Czy wiedzieliśmy, że mecz będzie dla nas ciężki pod względem fizycznym, ponieważ bardzo mieliśmy mocne treningi, wczoraj, przedwczoraj szczególnie mocne. Nastawialiśmy się na to, że to będzie dla nas trudne spotkanie. Wielu zawodników narzeka na zmęczenie to duże. Jest to wkalkulowane w naszą pracę. Dzisiaj najbardziej zależało nam na tym, żeby przećwiczyć pewne elementy organizacji gry. Natomiast tak naprawdę wynik był jakby sprawą drugorzędną. Na tym się skupialiśmy. Bramki na pewno cieszą, które strzeliliśmy. Natomiast no, mamy dużo rzeczy do poprawy. Wiemy, co chcemy poprawiać, wiemy, w którym kierunku chcemy iść. Mhm. Mamy nadzieję, że za tydzień z Górnikiem Wałbrzych będziemy lepiej przygotowani, będziemy w lepszej dyspozycji, chociaż pewnie z cięższymi nogami jeszcze. I wydaje mi się, że potrzebne są wzmocnienia. Wzmocnienia na pewno będą. Pracujemy nad tymi wzmocnieniami. Cztery pozycje, w których w tej chwili nam brakują. Wiemy, jakie są pozycje. Rozmawiamy z zawodnikami. Jeszcze daliśmy sobie chwilę czasu. I zobaczymy. Z wyniku można być zadowolonym, ale tutaj nie o wynik chodzi. Druga połowa troszkę chaosu w naszym wykonaniu. Szczególnie w środku pola, w grze obronnej. Ale udało nam się stworzyć jeszcze kilka fajnych sytuacji, po których zdobyliśmy bramkę. Na pewno jest optymizm na przyszłość i będziemy dążyć do tego, żeby te wyniki były jeszcze lepsze i przede wszystkim gra. To mnie też cieszy i czekamy teraz na kolejne sparingi, teraz mecz z Jaworzyną Śląską na wyjeździe. W międzyczasie jeszcze zagramy grę wewnętrzną u siebie w ramach treningu z Wambierzycami. Także troszkę tych meczów kontrolnych mamy, jest jeszcze dużo do przeanalizowania, do poukładania. Także myślę, że idziemy w dobrym kierunku.